dziewczyny. Nazywam się Ela Hibner, mam 52 lata i prowadzę bloga oraz fanpage Fajna Baba Nie Rdzewieje. Dlaczego taka nazwa? Dlaczego Fajna Baba Nie Rdzewieje? Otóż uważam, że ten czas po 50 to wspaniały etap w życiu kobiety. Jesteśmy jeszcze w niezłej formie, wspaniale się czujemy, mamy sporo energii i jeszcze dużo nam się chce, prawda? Do tej pory byłyśmy zajęte. Zajmowałyśmy się rodziną, wychowywaniem dzieci, budowaniem naszych karier, pozycji zawodowej. To wszystko zabierało nam czas i głowę. Teraz wreszcie robi się miejsce na to, aby zająć się sobą, naszymi potrzebami, tym, co nam w duszach gra. A każdej z nas w tej duszy gra co innego. To jest właśnie ten moment, aby sobie na to pozwolić. Abyśmy mogły robić to, co sprawia, że krew nam szybciej krąży, że serca mocniej biją, że mamy rumieńce i błysk w oku. Błysk w oku to lepsze samopoczucie, to energia, to poczucie własnej wartości, wiara w to, że właśnie teraz możemy robić coś dla siebie. Prowadzenie bloga jest dla mnie właśnie takim spełnianiem marzeń po 50. Od dziecka miałam ciągoty artystyczne. Odkąd pamiętam, lubiłam rysować, malować, recytowałam wiersze, tańczyłam, grałam w teatrzyku szkolnym, a potem w teatrze studenckim. Z czasem zobaczyłam, że coraz większą przyjemność sprawia mi pisanie. Najpierw listów do znajomych ze świata, a potem zaczęłam pisać krótkie artykuły, które były publikowane w gazetach, na przykład w Świecie Młodych. Pamiętacie? Było coś takiego. Ale potem życie potoczyło się tak jak zwykle. Rodzina, dziecko, sprawy zawodowe, które zabierały mi czas i miejsce w głowie. A pisanie to taka sztuka, która wymaga właśnie przestrzeni i w głowie, i czasu, i skupienia, i trochę samotności. W grafiku, w którym jest bardzo dużo zajęć, trudno znaleźć taką przestrzeń. I właśnie teraz udaje mi się to. Zachęcam i Was do tego, abyście zaczęły robić to, co Wam sprawia przyjemność. Warto, dziewczyny. Moje życie się zmieniło. Jestem naprawdę najlepszym tego przykładem. Spotykają mnie niesamowite rzeczy. Ja mam bardzo dużo energii, bo czuję, że robię coś z sensem. Czuję, że robię coś, co sprawia mi przyjemność i spełniam swoje potrzeby kreatywne. To jest nieprawdopodobny dopalacz. Uwierzcie mi. Kolejną sprawą, która zmotywowała mnie do prowadzenia bloga, była kwestia tak zwanej niewidzialności. Coraz częściej czytałam w artykułach albo słyszałam w rozmowach z moimi rówieśniczkami, że kiedy przekroczyły wiek 50 lat, nagle stawały się niewidzialne. Dla mężczyzn, dla pracodawców, dla społeczeństwa, dla świata. Spojrzałam na siebie, pomyślałam, jak to? Przecież jeszcze ciągle jestem w dobrej formie. Jestem bardzo aktywna fizycznie, aktywna zawodowo. Robię wiele różnych rzeczy, podróżuję, realizuję swoje pasje, hobby, spotykam się z przyjaciółmi, ciągle coś się dzieje. Ja niewidzialna? Stwierdziłam, że to niedorzeczne. Postanowiłam na blogu pokazywać świat kobiet 50+, żeby uzmysłowić innym, że wcale nie jesteśmy takie niewidzialne, a także zachęcić i zainspirować kobiety do tego, aby wychodziły ze sfery niewidzialności, abyśmy pokazywały, że jesteśmy aktywne, kolorowe, ciekawe, mamy wiele pomysłów i doświadczenia. Dziewczyny, pokażmy światu, że wcale nie jesteśmy takie niewidzialne, za jakie chciałby nas uważać. Po 3 latach prowadzenia bloga stwierdziłam, że czas wystartować z nowym medium, jakim jest YouTube. Będę poruszała tematy, które są istotne dla nas, kobiet w wieku dojrzałym. Czyli takie sprawy jak kwestie zdrowotne, problemy podczas menopauzy, odpowiednie odżywianie się, ruch, moda, uroda, pielęgnacja, zadbanie o nasze emocje, ale też realizacja marzeń, pasji, sprawy sercowe i seks, bo przecież to ciągle nas interesuje, prawda?
jeszcze ciągle nam w głowie figle i czas przyjemności jeszcze się nie skończył. Chcę też poruszać sprawy trudniejsze, takie jak wykluczenie na rynku pracy, dlaczego pracodawcy nas nie dostrzegają albo pomijają. Do programu chcę zapraszać znane kobiety po 50, które podzielą się z nami swoimi doświadczeniami, refleksjami i podejściem do życia. Opowiedzą nam o tym, co robią, aby ich życie było ciekawe, interesujące i spełnione. Chcę też zapraszać zwykłe kobiety 50+, takie jak wy, takie jak ja, które pokażą nam, że w tym wieku można zacząć wreszcie robić to, na co ma się ochotę. Zacząć wreszcie żyć takim życiem, o jakim zawsze marzyłyśmy. Chcę też zapraszać ekspertów do poruszania tych istotnych tematów, o których mówiłam wcześniej. Bardzo bym chciała, abyście brały aktywny udział przy współtworzeniu tego programu. Przecież jest on dla nas wszystkich, nie tylko dla mnie. Dlatego bardzo liczę na wasze komentarze, sugestie, uwagi. Dziewczyny, to już wszystko na dziś. Bardzo dziękuję za to, że mnie oglądałyście. A jeśli w swoim otoczeniu, w rodzinie bliższej i dalszej, wśród koleżanek, w pracy, wśród znajomych macie kobiety, które ten program może zainteresować, to powiedzcie im o nim. Im nas więcej, tym lepiej. A ja zapraszam was teraz na kolejne odcinki kanału Fajna Baba Nierdzewieje. Do zobaczenia!